Małgorzata Kaczmarek brała udział w ostatniej edycji Sanatorium Miłości. Seniorka wzbudzała wiele kontrowersji, a widzowie jeszcze długo po zakończeniu show komentowali jej zachowanie w sieci. Ostatnio kuracjuszka wyznała, że chętnie wzięłaby udział w najnowszej odsłonie Tańca z Gwiazdami. Gosia z Sanatorium Miłości, Małgorzata Kaczmarek z szóstej edycji Sanatorium Miłości to jedna z bardziej barwnych postaci w historii programu. Kuracjuszka z Sobótki wzbudzała wiele kontrowersji w trakcie trwania programu. Gosia nie ukrywała, że przyjechała do Krynicy, aby znaleźć drugą połówkę. Widzom nie do końca jednak spodobały się jej zachowania. Seniorka już na początku programu popadła w konflikt z Andrzejem, zarzucając mu niestałość w uczuciach. Niesnaski między dwójką kuracjuszy trwały do końca turnusu, Małgorzata nie znalazła miłości w programie. Po tym, jak Gosia poczuła się odrzucona przez Andrzeja, swoją uwagę skupiła na Stanisławie. Mężczyzna zaprosił ją nawet na romantyczną przejażdżkę bryczką. Niestety ta znajomość również nie przerodziła się w nic więcej po programie. Seniorka była zawiedziona zachowaniem Stanisława, kiedy ten w jednym z odcinków wyznał, że na bal zabrałby inną kuracjuszkę, Majkę. Ostatecznie kobieta zdystansowała się do całej sytuacji i na koniec turnusu sama zaprosiła mężczyznę na finał programu, jednak jak wiadomo z relacji obu uczestników po zakończeniu show. Małgorzata Kaczmarek wystąpi w Tańcu z Gwiazdami? Już w trakcie trwania programu kuracjuszka nie kryła, że bardzo lubi tańczyć. Podczas turnusu uczestnicy mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami tanecznymi na tawa. Fajfach. Ostatnio Małgorzata wyznała żartobliwie na jednej z grup w sieci, że chętnie wzięłaby udział w Tańcu z Gwiazdami.